Ty patrz, 100 lat, nie? Danke schön, tschüss. All the best. Do widzenia. To co? Zadzwoń. Już teraz dzwonimy? Tak, dzwoń. O jest, widzisz? Dürningen. Mhm. To są te zakłady gdzieś. Tak. Tak. Tak na komuś wjechać na prywatny teren? Zielone pagórki Łużyc. Saksonia, Niemcy. Ciche, czyściutkie miasteczka, a my zaczynamy wspólnie nową stolarską przygodę. I w takich okolicznościach przyrody leży to urocze miasteczko. A co to za miasteczko? To jest Herrnhut, z którego film obiecałem wam już jakiś czas temu. Obiecane? Dotrzymane. Jesteśmy w tej chwili na wzgórzu, przy cmentarzu, na którym znajduje się, oczywiście oprócz grobów, wieża widokowa. Niestety nie możemy na nią teraz wejść. Na tym cmentarzu jest kilka bardzo interesujących nagrobków, które wam za chwilę pewnie pokażę, ale na samym początku chyba zaproszę was do pierwszego muzeum, są dwa w tym mieście i chyba najpierw pójdziemy do tego, które jest stąd najbliżej. Zapraszam was, chodźcie za mną. Jaki jest główny cel tej przygody? No, przede wszystkim znalezienie jakichkolwiek śladów historycznej strugnicy, legendarnej strugnicy morawskiej. No ale nie ma strugnic. Nie ma strugnic. A my szukamy strugnic, co? Za to są fajne laski. Czy w sensie laski? To jest kość słoniowa? Chyba tak, co? Jest nasz von Zinzendorf. Jesteśmy w muzeum. I tutaj mamy... coś po niemiecku. Następna piękna szafa z XVIII wieku i to prawie że z pierwszej połowy XVIII wieku. Sosnowe, malowane. Piękne. Patrzcie te okucia. No. A zobacz jakie szerokie deski w ogóle. Nie, to klejone. No, myślałem, że takie szerokie dechy sosnowe. Masz? O, byłem już taki zrezygnowany, no ale wiesz, no strugnic nie ma, na razie nie ma, ale no jest coś podobnego. No są jakieś pięknie. Co my tu mamy w ogóle? Są narzędzia, ale to wszystko są takie narzędzia... No są jakieś dłuta. Szafki warsztatowe. Kamień do ostrzenia. Wow, no fajnie, fajnie. Please, niech będzie jakaś strugnica. Oh. Jest taki rymarski. Taka ławka rymarska. Jakiś dłuto, ale bardzo ciekawe. Kamień, jakiś naturalny marmurek tak zwany. To są raczej takie młotki, bym powiedział, ślusarskie. Pilniki. No, no taki, myślę, że to jest taki zestaw narzędzi po prostu randomowych. To raczej nie jest to może. Jest to bardziej interesujące.
Nie śledzisz mnie? Jesteś popularnym youtuberem. A, jest. Daj spokój. Nie łaź za mną. Panie reżyserze. Nie wiemy, gdzie idziemy. Tutaj idziemy. W pewnym momencie zrozumieliśmy, że zadanie, którego się podjęliśmy, jest wyjątkowo karkołomne. No bo tak na zdrowy rozum. Czego można oczekiwać w Strugnicy Morawskiej? Na każdym podwórku? Albo, no, chociażby w muzeum? To chyba nie będzie takie proste. Szukamy kolejnego muzeum, co? And then begins the 30-year war and the Contra-Reformation. Yeah. So, and the Protestant. Opowiadałem wam już o tym. Hernhut to siedziba protestanckich misjonarzy, którzy rozjechali się po całym świecie na chwałę Pana. Dotarli w wiele zakątków świata, a wszędzie, gdzie się pojawili, ciężką pracą budowali dobrobyt. Ten dobrobyt opierali na rzemiośle, a więc na dobrych narzędziach. I właśnie takim interesującym narzędziem, taką ciekawostką, którą chciałbym zbadać, której pochodzenie chciałbym zbadać, jest Strugnica Morawska, rozkładana przewoźna strugnica. Nie ma Strugnicy Morawskiej nigdzie. Na tym etapie nawet szalone pomysły były jakimiś pomysłami. Wybraliśmy się na okoliczny jarmark, giełdę staroci, na której nie wiem czego szukaliśmy. Liczyliśmy, że znajdziemy cokolwiek. Ważne było znalezienie jakiegokolwiek śladu, złapanie jakiejkolwiek nitki. Czujesz się jak gniazdo, jak dzień spędzony z Łukaszem Gergaszem? Nie wiem, staram się tego nie zauważać po prostu, bo gdybym zaczął to zauważać, to chyba mi się czuł głupio. Wszystko jest takie chude. Dzień chylił się ku końcowi, a my nie mieliśmy żadnej historii. Nie mieliśmy filmu. Postanowiliśmy wrócić na cmentarz i poszukać tam jakiegoś natchnienia. Gdzieś tutaj jest grób, który bardzo chciałbym znaleźć. Co prawda, jak to na protestanckich cmentarzach, te nagrobki nie są jakieś bardzo okazałe, ale myślę, że akurat ta osoba będzie miała nagrobek w jakiś sposób wyszczególniony, w jakiś sposób zaznaczony. Rozglądam się od dłuższego czasu, ale myślę, że chyba już widzę to, czego szukamy. Dobrze widzę? Chyba tak. Ten nagrobek ma ponad 200 lat już, grubo ponad 200 lat, jest Abraham Röntgen,
Wszyscy pasjonaci stolarstwa, meblarstwa powinni znać to nazwisko. Abraham był ojcem Dawida Rentgena i ich firma, ich warsztat był jednym z najbardziej znanych, o ile nie najbardziej znanym, a na pewno z największym sukcesem, warsztatem stolarskim w XVIII wieku w kontynentalnej Europie. Tak, moi drodzy, w kontynentalnej Europie. I właśnie tutaj jest pochowany założyciel tego warsztatu. A jak wyglądały ich meble i dlaczego były takie wyjątkowe, zobaczcie. Meble dla carów, dla królów, dla szlachty, przecudnie skomplikowane, przesadnie piękne, zawierające różnego rodzaju ukryte szufladki, jakieś skrytki, do tego wyrafinowane mechanizmy, wręcz nawet instrumenty muzyczne, które grały po otwarciu albo naciśnięciu jakiegoś przycisku. Coś po prostu niesamowitego w XVIII wieku. Kolejny nagrobek, który chciałem wam pokazać, to jeden z tych nagrobków. To są najbardziej reprezentacyjne nagrobki na całym cmentarzu. Myślę, że tą osobę, ten nagrobek znajdziemy o wiele łatwiej niż poprzedni. Proszę bardzo. Bez problemu. Nikolaj Ludwik von Zinzendorf. Osoba, od której chyba wszystko się zaczęło w historii Herrnhutów w tym miejscu. Rok po wybudowaniu tego dworu pozwolił osiedlić na swoich terenach wygnańcom, religijnym uchodźcom, którzy błąkali się od właściwie czasów Jana Husa, nie znajdując swojego miejsca na tym Westpadole. To właśnie tutaj Ludwik von Zinzendorf osiedlił braci morawskich i nazwał ich Herrnhutami, od nazwy miejscowości, którą założyli na surowym korzeniu. Niedziela jest czasem... Ja nie wiem, czy to jest rzeczywiście czas dla rodziny, czy po prostu siedzą i scrollują Facebooka przez tą niedzielę, tak jak my. Zrezygnowanie. Poczucie poniesionej porażki. No, mamy kilka ładnych obrazków, trochę materiału z cmentarza. Taka wycieczka krajoznawcza. I to wszystko. Czy takiego filmu oczekiwaliście? Czy taki film chciałem nakręcić? Chciałem znaleźć jakieś ślady Strugnicy Morawskiej w miejscu, w którym powinienem był albo znaleźć coś, albo uzyskać odpowiedź na to, czy ta Strugnica ma w ogóle cokolwiek wspólnego z Herrnhut i z braćmi morawskimi tutaj na terenie Saksonii. Czy może to jest po prostu poszukiwanie kwiatu paproci? Ten w środku, to są te tutki, to są chyba one takie samonośne są, a to w środku ten element jest, czyli jest jakiś usztywniony. Tak, tych tutek, nie? Tak. No nie ma jakieś specjalne w ogóle do tego, widzisz. No cóż, Herrnhut. Kończył nam się czas nagraniowy, zaczęło padać. Pogoda się zrobiła fatalna. Postanowiliśmy zrobić ostatnią rundę. Dobra, wokół miasta. To co? Rypniemy tak jeszcze do tego. Narympał bez żadnego planu. I wreszcie uśmiechnęło się do nas szczęście. Ty patrz, stolarnia. Thank you. Ich bin 95 Jahre aus Dresden. Świetnie, dobra. Kawałek drewna. Trasa konkretna. Doklejanki. Mam takie też, bo buduję tego Wilsona. On nam zapisuje regal. Zobaczcie, jest ktoś tam we mnie. Ja, dann wird sich das finden.
Wreszcie jakiś ślad, wreszcie jakiś punkt zaczepienia, wreszcie miejsce, od którego możemy zacząć prawdziwe poszukiwania. To się może udać. Danke schön, tschüss. All the best. Do widzenia. Po prostu... Gościu podał nam namiary na szefa Stowarzyszenia Stolarzy tutaj w Saksonii. No. I w związku z tym 300-leciem Hermit i tak dalej, oni coś tam kręcą. I ten, i on mówi, że jest najlepszą osobą, żeby nas gdzieś dalej pokierował. To co? Zadzwoń. Już teraz dzwonimy? Tak, dzwoń. Jak on podał nam numer do niego i nie zaznaczył, żeby do niego nie dzwonić, bo jest niedziela, to znaczy, że chyba możemy, nie? To jest wasz cetel, tak? Czyli wasz kawałeczek. No jak może stolarz, na czym może stolarz zapisać? Tak. Namiary. Pokażemy mu. Tak. Kurde, szkoda, że gościu nam nie... Chciałem zapytać, jak się pan nazywa, ale kurde, coś tam mi wyleciało mi z głowy. Mhm. Nie, zawsze można odnaleźć. Jakiś nawet Google Mapsach, nie? Dobra, czekaj, wybierzmy numer plus 49. Plus 49, teraz tam 175. Powodzenia. Czyli on prawdopodobnie, ten gościu, jest tutaj szefem, czy on tak nie podał? No tego można było się spodziewać, że to jest wszystko dzisiaj zamknięte. Nie odebrał, wiesz? Ale ten samochód stał z tamtej strony, stoją jakieś samochody. Dobra, i tam była brama... Spróbujemy od tamtej strony, no jest niedziela, może... Numer obcy, nie? Może warto przygotować... Tym bardziej, że to jest numer z Polski dzwonił, tak, do Niemca, nie? Także to może być... Może warto przygotować sobie jakiś tam... SMS-a, co? No bo okay. Jedyna opcja, żeby gościu na przykład zareagował na telefon, może być, wiesz, chociaż lepiej byłoby pogadać, nie? No tak. Czekaj, co tu jest? A jest, Abraham Düringer and Co. Dokładnie, to jest budynek tak jakby, to jest to, o czym on... O! Co to jest? Mineral und Rohstoffvertrieb. Düringer Textile Druck. A. Czyli oni też tutaj mają druki... Wbijamy? Na koszulki. No, nie wiem. Tak na komuś wjechać na prywatny teren? Bez zaproszenia. Pytanie. No weź wjedź na parking, wiesz? No jak myślicie, udało się? To, co mogę wam powiedzieć na ten moment. Tak, skontaktowaliśmy się z panem Albrechtem. Odebrał telefon następnego dnia. Krzysiek, który wykonał kawał dobrej roboty, wytłumaczył mu, jakie są nasze zamiary i jesteśmy umówieni na spotkanie. Tak, wracamy do Hernhut razem ze Strugnicą. Są duże szanse na to, że uda nam się wyjaśnić, czy Strugnica Morawska naprawdę powinna nazywać się Morawska, a może ona powinna nazywać się nieco inaczej.
A może tą strugnicę należy nazwać strugnicą amerykańską? Tak, i ja wiem, że ten nowy wątek może zostawić was z lekkim niedosytem. Dlatego, żeby ten niedosyt nie był aż taki dojmujący, zakończmy sprawę dziadka. Zakończmy sprawę Stanleya numer 8, bo wreszcie chyba jest już na to czas. Pamiętacie, na jakim etapie rozstaliśmy się z dziadkiem? Dziadek miał wrzery od kwasu, musiałem coś zrobić, oddałem go do piaskowania i do malowania proszkowego. Zobaczmy, czy ten pobyt w sanatorium wpłynął jakoś na jego zdrowie. Dobra, dziadek odebrany. Wracamy do warsztatu i zobaczymy z bliska, co się kryje pod tą folią. Zobaczmy, jak wygląda dziadek po kuracji odmładzającej. Jedno jest pewne. Zero rdzy. No, i to jest bardzo dobra wiadomość. Czy są złe wiadomości? Jak wygląda farba? No, moim zdaniem różni się nieco od oryginalnej laki, której używał Stanley. Jest zdecydowanie cieńsza, w sensie warstwa jest cieńsza. Nie wiem, czy to jest zauważalne, czy nie. W każdym razie ja to widzę. Nie sądzę, żeby to był jakiś minus tego wykończenia, ale ogólnie wygląda to dobrze. Pora na detale i zwrócenie uwagi na takie drobne defekty, które trapiły ten strug. Na przykład skrzywione skrzydełko regulacji wychylenia bocznej noża. Trzeba to naprostować. Nie jest to absolutnie jakaś bardzo skomplikowana procedura. Od po prostu trochę umiarkowanej siły i voilà! Skrzydełko jest proste. Drugi problem do ogarnięcia to kółko. Tak, to kółko. Ono jest po prostu za małe. Na dole widzicie większe. Stare muszę wywalić, zanitować nowe i wszystko powinno być w porządku. No i niestety nadszedł ten moment, w którym trzeba będzie spalić trochę kalorii. Te wrzery muszą być usunięte. Nie mogę pojechać już do fabryki Woodmizera. Muszę zrobić to ręcznie. Więc robię. Kawałek granitowego parapetu, papier ścierny. Zaczynam od granulacji 40 i powoli przesuwam się wzwyż, w sensie z granulacją. Ten drewniany klocek pomaga mi uzyskać równomierny rozkład sił w trakcie szlifowania. No a tutaj widzicie optymalizację zużycia papieru. Zresztą na temat papieru to możemy porozmawiać chwilę dłużej. I mam oczywiście na ten temat swoje własne spostrzeżenia oparte na praktyce, ale otrzymałem od was również kilka bardzo takich kompetentnych komentarzy. Myślę, że w tym miejscu warto je przytoczyć. Pierwszy to Artek Różalski. Siema, nie wiem, czy już wypłaszczałeś tego Stanleya numer 8, ale robiłem to dziesiątki razy. Słuszna uwaga, bardzo wartościowa. I mogę coś podpowiedzieć. Najlepiej zamiast normalnego czy średnio lepszego papieru ściernego, lepiej jest kupić pas ceramiczny do szlifierki taśmowej z nasypem ceramicznym Cubitron 2 i rozciąć. Robiłem to nie z takim nasypem, tylko z nasypem do nierdzewki. Rzeczywiście to działa, ale to jest drogie rozwiązanie. Zadziała bardzo szybko i nie grzeje się jak inne ceramiki. Nie ma porównania do zbadanych nie ma porównania do żadnych cyrkonów, czy elektrokorundu, czy nawet nasypu z węglika. Według mnie działa szybciej niż diament, czy jakieś inne dobre ścierniwo sypkie i zużywa się bardzo wolno. Na jednym pasie wyrównałem
już 8 spustów i nadal zjada żeliwo jak wściekłe. Mam na myśli oczywiście ten pierwszy szlif zgrubny. Później można do połysku czymś normalnym. Pozdrawiam. Drugi bardzo taki, bym powiedział, merytoryczny komentarz to kolega o nicku Home Hero Virul, zresztą youtuber z tego co kojarzę. Jego spostrzeżenia są takie. Typowe żeliwo jest topem żelaza i węgla, przy czym węgla jest tak dużo, że niecały rozpuszcza się w żelazie. Ten nadmiar tworzy płatki grafitu, w starym żeliwie mogą też być płatki siarki, okej. Okay. Wbrew pozorom te zlepki atomów są słabo trzymane przez osnowę i lubią wypadać smoląc wszystko dookoła. Potwierdzam, rzeczywiście. Tu już nie wystarczy magnes do zbierania opiłków, konieczny jest odkurzacz. Potwierdzam, ja również odkurzałem papier ścierny w trakcie pracy. I dobrze jest zaopatrzyć się w dobrą maskę. Tak, to wszystko się zgadza. Dzięki za te komentarze, bo są bardzo wartościowe. Natomiast z moich spostrzeżeń testowałem różne rozwiązania i wydaje mi się, że najlepszym, najskuteczniejszym sposobem jest najtańsze po prostu płótno ścierne. Ja zacząłem od granulacji 40, nie żadne pasy bezkońcowe, tylko po prostu arkusze. Potem 80, 120 i chyba 240 to było wszystko. I to jest rozwiązanie, które jest chyba najbardziej ekonomiczne i chyba najpraktyczniejsze. Dwa pasy bezkońcowe marki 3M o granulacji chyba 80 i 120 kosztowały mnie łącznie 100. Także wiecie. No, tyle na temat papierów ściernych. Oczywiście piszcie w komentarzach, jakie są wasze spostrzeżenia. Być może komuś się to po prostu w przyszłości przyda. A na przykład mnie. Pora na montaż całej tej błyszczącej biżuterii, wychuchanej, wydmuchanej. Koniec tego. Niech strug wreszcie zacznie strugać. Niestety trzeba się było tego spodziewać. Nóż oraz odchylak. Niestety obie różnych marek. No, tak się złożyło. To zamienniki. Zamienniki oryginalnego noża Stanleya, który był cieńszy niż nóż Veritasa. W związku z tym szczelina noża, mówię o tej szczelinie, jest po prostu zbyt wąska. Trzeba ją poszerzyć, bo inaczej nie będę mógł wysunąć noża odpowiednio daleko. W tej chwili nóż właściwie dotyka krawędzi szczeliny i jeszcze nie wystaje poza korpus. W związku z tym nie będzie strugał. Dlatego muszę ręcznie, po prostu pilniczkiem, poszerzyć delikatnie szczelinę po to, żeby dało się wysunąć nóż. Nie ma co zwlekać, trzeba to po prostu zrobić, jeżeli chcemy strugać tym strugiem w tym odcinku. A ja bardzo chcę tego.
A co ma wspólnego dziadek ze Strugnicą Morawską? Otóż wyobraźcie sobie, że ma. W tej chwili historia Strugnicy Morawskiej będzie się ciągnęła jakby dwutorowo. Z jednej strony kontynuujemy wątek z Hernhut, czyli grzebiemy w historii tej konstrukcji. Spróbujemy zbadać, czy ona ma cokolwiek wspólnego z Saksonią, z Łużycami, czy może jest to konstrukcja, która powstała już na terenie Stanów i właściwie możemy o niej mówić pełną gębą, że to jest właściwie chyba pierwsza konstrukcja, która jest w pełni strugnicą amerykańską. I oczywiście ten wątek też pójdzie w przyszłość. Budujemy nową strugnicę. Będzie nowa Morawianka. I tutaj właśnie te wątki się łączą. Przy przywracaniu dziadka do życia bardzo pomogła firma Woodmizer. Dostaliśmy zlecenie. Tak jest. Mówię my, bo wy też będziecie w to zaangażowani. Budujemy na zlecenie firmy Woodmizer nową, nowiusieńką strugnicę. Dostaliśmy wolną rękę, tak więc to co najlepsze. Piękny, suchy polski jesion. Najlepszy amerykański osprzęt. Wypróbujemy i Benchcrafted, wypróbujemy i Airy Lakes, śrubę drewnianą. No, zobaczymy, co jeszcze da się upchnąć w tą konstrukcję. Spróbujemy zdążyć z tą budową do Dremy, na której prawdopodobnie będziemy mogli się spotkać i na której prawdopodobnie będziecie mogli zobaczyć nową Morawiankę, a na pewno starą. Także co, zapraszam do kolejnych filmów. Jeszcze raz dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym nakręcenie filmów Hernhut w ogóle było możliwe. I oby tak dalej. Właśnie patrzę na ten jesion. On jest ładny. Trzeba go pociachać i ostrugać. Zabieram się.